Sportową część aktualności rozpoczynamy od siatkówki. Zespół TSV znów na plusie w meczu 7. rundy pierwszoligowych rozgrywek. Sanoczanie pokonali 3-1, a więc za 3 punkty drużynę KPS-u Siedlce. Gospodarze zaczęli od zwycięstwa w pierwszym secie do 21, ale w kolejnej partii rywale skontrowali i w meczu był remis. W trzecim secie goście wyraźnie mieli ochotę pójść za ciosem. Sanoczanie dwukrotnie odrabiali straty. W emocjonującej końcówce sięgnęli po wygraną. Szansy na komplet nie zaprzepaścili w kolejnej odsłonie. Od stanu 17-17 dominowali na boisku, wygrywając decydującego seta do 21, cały mecz 3-1. Wiemy, że trzeba pracować, bo zbyt dużo prostych błędów popełniliśmy w tym meczu. Za dużo zepsutych zagrywek na własnej hali, to się nie powinno zdarzać. Ten weekend na plusie nasze męskie zespoły. Sanoczanie w środę w meczu Pucharu Polski podejmować będą częstochowski AZS. W drugiej lidze siatkarek tempa nie zwalnia mielecka szóstka. Zespół trenera Romana Murdzy tym razem odprawił z kwitkiem drużynę jedynki Siewierz. Mielczanki potrzebowały do zwycięstwa 3 krótkich setów, wygranych do 18, 17 i ponownie 18. Cały czas musimy czujnie, ja muszę patrzeć i motywować dziewczyny, bo żeby to nie siadło na laurach, że już tam wygraliśmy 4 spotkania i tak dalej. Szóstka prowadzi w tabeli grupy czwartej przed drużynami Sędziszowa i Jarosławia, które też wygrały swoje mecze. W drugiej lidze mężczyzn Krośnianie stracili pozycję lidera na rzecz Politechniki, ale tylko dlatego, że w tej rundzie pauzowali. Po 3 tygodniowym